to oceniasz to, co się zdarzyło tej realnej, nieszczęśliwej nocy 17 lipca 2010 roku? Ja pamiętam, to nasze spotkanie, jedna rzecz mi utkwaliła w głowie. Tam było dwóch chłopaków. Myśmy poznaliśmy tak, jak ja przyjechałem. Nieważne, kim oni byli, jak to byli z otoczenia i bo byli tak, pamiętam. Bardzo mi się wbiło w pamięć to ten wyjazd później na działki. Tam, gdzie pojechaliśmy na działki, ale do co pamiętam, też byliśmy. Tam, gdzie... Tak. Byliśmy tam razem, tam gdzie właśnie Iwona była wcześniej przy wyjściu do tego klubu i po raz przyszła i wracała do domu. I pamiętam reakcję jednego z tych dwóch chłopaków. Wszystko było w porządku do momentu, kiedy to ja chciałem jechać tam na wydział do soboty. Jeden z tych chłopaków zaczął mi to odradzać, że dlaczego tam mamy jechać, że tam się nic nie stało. Zmienili całkowicie humor, tak? Przynajmniej mi się to wydaje. Kiedy podjechaliśmy już na te działki, to idąc, tam mieliśmy do ujścia 200-300 metrów do tych działek pieszo, idąc tam, ja chciałem zadać pytanie jednemu z tych chłopaków, to ten drugi się obruszył, zaczął być nerwowy, zaczął do mnie on mówić, jak wtedy, dlaczego ja się pytam, powiedziałem, że no, wszyscy tu jesteśmy, żeby w tej sprawie pomóc. Wy, ja, pan Rutkowski, więc tutaj trzeba sobie zadawać pytania. Było to nerwowo. I później to Baltanie, to jak usiadłem z tym chłopakiem, jednym z nich w Baltanie, i zacząłem go pytać, chłopak się zachował bardzo nerwowo, zresztą chyba pamiętam, że jakby też ja tam nie zaczął. Tak, ja pamiętam doskonale ten wieczór. No właśnie. Ponieważ to było wieczorem, jak pamiętasz, było już wieczorem. Jeden zmrok. Tak. I tu mnie zastanowiło to, ponieważ ja zadawałem temu chłopakowi pytania i on, to był z bliskiego otoczenia, chłopak z bliskiego otoczenia Iwony wieczorem. I ten chłopak bardzo tak by powiedział, dziwnie mi odpowiadał. Na przykład, zadałem mu pytanie, że skoro Iwona strzeliła foka i poszła sobie, dlaczego nie dzwoniłeś przecież, jeżeli ci zależało na nim? Dlaczego nie dzwoniłeś? On powiedział, że jemu telefon wyjechał. Wtedy powiedziałem mu, żeby pokazał mi ten telefon, który ma. Ja sam na tamtym, jak pani też odpowiada, to ja tam. Tak. I on palcami od rąk wysunął dwa telefony, jedne z jednej kieszeni, drugi z drugiej kieszeni. I ja wiem, to masz dwa telefony, ale mówi, nie, jeden jest służbowy, drugi mój prywatny. Tam był taki jeden mały moment. Ja poszedłem w bank, ja mu zadałem pytanie, słuchaj, one są na abonament czy na kartę, a on służbowy jest, bodajże z tego co pamiętam, służbowy jest na abonament, a prywatny jest na kartę. A ja mówię, a dlaczego wpisujesz kartę drzwi po takimi drzwiami? Ja strzeliłem babanie. A on mówi, a co nie mogłem? Co jest istotne? Chłopak potem przerwał tą rozmowę, wyszedł i zaczął mówić, że skoro to jest jakiś nonsens, po co mnie podejrzewacie? Pamiętam takiego zdania, jak będzie dalej mnie podejrzewać, to walnę też to wszystko, wyjadę do Pernambuco, tak dokładnie powiedział, i to się skończy. Mi do dzisiaj ta nerwowość tego człowieka no, siedzi w głowie, no ale nie osądzam, ja nic nie twierdzę. To pamiętam z tamtego momentu i na pewno wy też to pamiętasz. Tak, tak. Ja byłem później po latach, mniej więcej 7 lat później, 7 lat temu. Czyli jestem, to jest 10 lat. 3 lata po zdarzeniu. Po zaginięciu, tak? Z pewnego względu na pojechałem. Słuchaj, do mnie przyjeżdża taki redaktor z gazety, z Dziennika Wojewódzkiego. To jest gdańska gazeta dziennikowa. Tak. Pan Tadeusz Bożniak, to jest stary, brodaty. Tak, ja znam. Tak. Ten człowiek, ja tam miałem taki kącik, odpowiadałem jak lekkomic na listy czytelników, tej gazety dziennikowej. I ten redaktor raz na tym sobie przyjeżdżał, czytał mi list, pokazywał zdjęcia, no i ja mówiłem na temat jakiegoś problemu, to się do mnie w tej sprawie zwrócił. Redaktor Tadeusz Woźniak pokusił się o diabelski pomysł. Posłuchaj. Oto
w trakcie pokazywania mi zdjęć i różnych listów wyjął jakieś zdjęcie małej, młodej dziewczyny. Dziewczynka mogła mieć na zdjęciu, ona kolega już pomnika stała. Ona miała na zdjęciu na dziewczynka 12 lat, może 10. Co są już o tej osobie? Ja patrzę na to zdjęcie i mówię, osoba tam nie żyje. Posłuchaj teraz tak. Osoba tam nie żyje, to się stało w dużym mieście. Takie słowa. Ale co tak? Ulica Morska się kojarzy. I tutaj fatalna rzecz się stała, ponieważ pan Woźniak przerwał to wszystko, mógł poczekać, co jeszcze mi do tej głowy leci. Przerwał mi to wszystko i mówi tak, dobry jest. Teraz to jest. Mówi, gdzieś to jest? To jest młoda z podstawówki, bo na wieczorek. Jej zdjęcie. Zaczęliśmy sprawdzać, gdzie jest Morska. Posłuchaj, Morska jest w Gdyni. Ale posłuchaj, ulica Morska jest jakieś mniej więcej 100 metrów od monitoringu, na którym ty zobaczyłeś tego człowieka z Helsinkiem. 100 metrów to się trzeba cofnąć, czyli nie iść w kierunku dalej, jak ona ma te trzy wyjścia na bloki, tylko właśnie cofnąć. Ale słuchaj, tak jak jest ulica Morska, tam jest jakiś strumień, jak ja potem pojechałem. Tam jest strumień. Tam jest też taka uliczka boczna, gdzie zdziwiłem się, że w takich chałupkach mieszkają ludzie, jakieś ogrody pozarastane, jakieś kanały pozyskywane, deszczówki i tak dalej. Chodziliśmy tam, nic nie znaleźliśmy. Ja redaktor Wojciech, tam też przyjechali policjanci, przyjechała też mama Iwony wieczorem. To były swoje koleżanki. I wtedy w trakcie tego ja poszedłem z mamą Iwony wieczorem tam, pod to miejsce, gdzie ty znalazłeś ten ostatni ślad Iwony na kamerze. I tam usiedliśmy, ja się przy mamie Iwony wieczorem skupiałem. I dziwna rzecz się stała, ponieważ ja chcę szczerze powiedzieć, jak się skupiałem przy mamie Iwony wieczorem na temat jej córki, ja jej to zresztą głośno powiedziałem, nie to znaczy, ja tam nic nie rozumiem, ale mi się kojarzy dużo faktur VAT. Dużo faktur VAT. Ja wiem, że to jest jakiś nonsens, ale ja wierzę w swoim życiu. I mówię to, co powiedziałem. To dzisiaj mnie zastanawiać, co to oznacza, że mi się kojarzy dużo faktur VAT. Może tylko budynek księgowości? Nie, ja się zastanawiałem nad przyczyną zaginięcia i nad tym się zastanawiam. Teraz krótka przerwa, wracamy za chwilę. Telefon wyjrzał, to nie było z nią kontaktu, więc jeżeli komuś na nie zależało, to wiedział, że ma pewną możliwość do przejścia i po prostu podjechał samochodem i czekał. Według mnie to było dwóch mężczyzn, czekali na Iwonę i z Iwoną pojechali. To dzisiaj nie wiem czemu, ale kojarzą mi się dział, nie wiem inaczej, nie wiem czemu, ale tak mocno wyciągnął te działki ogrodowe, ale te, które były właśnie istotą rzeczy, że pójście mi do tego klubu, te działki i co dalej. To mi się kojarzy i ja bym może w tym kierunku, że jednak tamte działki mogłyby mieć istotę rzeczy. Chociaż widzieliście to, gdyby ona była pod domem, ponieważ tę teorię również braliśmy pod uwagę, ale nie było żadnego zdjęcia. Tam mieszkają ludzie, więc to takie zaginięcie, które było jednym z najgłośniejszych zaginięć nie tylko na terenie Trójmiasta, ale możemy potraktować to jako jedno z najgłośniejszych zaginięć w Polsce. Skoncentrowane bardzo duże siły policyjne do poszukiwań. Ja powiem tak, ja byłem, ten pieszczatek byłem, to byłem nocą tam i szedłem od bloku i wody wieczorem do monitoringu, tam gdzie właśnie ten ostatni monitoring był. Szedłem około godziny 3 w nocy i to był codzienny dzień i jeszcze lekko padała mrzawka, to było lato. To potem samo wydawało na dnia. I zwróciłem na jego rzecz uwagę, że tam chodzi dużo ludzi, nawet o to. Tak.
gdzie nie był weekend. Więc teraz tak, bo uważam, że te drogi, później kawałek przez ten lasek są idealne do tego, żeby ktoś coś kolekcjonował. Ja jak rozważałem, że Iwonę mógłby napaść jakiś psychopata, no to myślę sobie, że gdyby zrobił coś złego jej, to zastanówmy się nad, jeżeli to robi psychopata, zastanówmy się nad tym, jak by się zachował. Psychopata doskonale by sobie zdawał sprawę z jednej rzeczy. Oto morderstwo dzieje się w kurorcie, gdzie nawet nocą chodzą ludzie. No, powiedz mi, Krzysiu, powiedz mi, gdyby dzisiaj do ciebie zwróciła się matka Iwony Wieczory, żebyś w dalszym ciągu postawił hipotezę po tych w sumie 10 latach przerwy od działań. Powiedz, czy byś jej pomógł? Na pewno tak, tylko nie wiem, czy bym był w stanie pomóc, dlatego że ja naprawdę szczerze próbowałem. Oczywiście to jest taka w twojej pracy. Im większy natłok bałaganu i informacji, tym człowiek się tym gubi. Krzysztof, kończy nam się czas. Na dzisiaj chciałem zakończyć. Na pewno będziesz niejednokrotnie moim gościem w moim programie. Gdy mija kolejna rocznica zaginięcia albo gdy pojawiają się nowe doniesienia i hipotezy, zwykle nie wnoszące wiele do sprawy, której wciąż nie rozwikłano. Śledztwem najpierw zajmowała się policja w Sopocie, później w Gdańsku, a niedawno także prokuratura krajowa i słynne archiwum X z Krakowa. To wydział badający najbardziej tajemnicze sprawy. W ciągu 10 lat wiele razy prowadzono poszukiwania i sprawdzano wiele miejsc, gdzie mogły być ukryte zwłoki, jednak bez rezultatu. Swoją hipotezę ma Fundacja Na Tropie Janusza Szostaka. Poszukiwania prowadziła na działkach pod Gdańskiem. Tam właśnie znaleziono niedawno krew na ścianach dużej ilości opakowań po środkach żrących i nietypowo zabetonowany kanał samochodowy. Istniało podejrzenie, że ciało człowieka mogło zostać zalane właśnie betonem. Jak dotąd nie potwierdzono tej hipotezy, choć policyjni eksperci zbadali podejrzane miejsce. Moim i Państwa gościem jest Robert Lewiński, redaktor naczelny Patryl 24. Robert, Iwona stała się ikoną osób zaginionych w Polsce. Uważam, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych osób w historii Polski. Z Krzysztofem Jackowskim byliśmy na miejscu i o tym mówiliśmy wcześniej. Praktycznie Krzysztof wskazywał różnego rodzaju punkty, były to ogródki działkowe, były to miejsca, które zostały sprawdzone. My wykorzystywaliśmy również georadar, gdzie były poszukiwania prowadzone w tak zwanej części, gdzie mogła zostać zakopana. Niemniej jednak te poszukiwania, czy to prowadzone przez policję, czy prowadzone przez nasze biuro, nie przyniosły do chwili obecnej żadnych rezultatów. Tak, ale Krzysztof, twoje biuro nie ma dostępu do biningów, nie ma dostępu do sieci, pokrycia. Ale faktycznie mamy dostęp do wszystkich informacji, które zostały przez policję wykonane. Tak, ale pamiętasz te poszukiwania, gdzie przez te 10 lat zostały wymienione jako możliwe, miały możliwe powiązanie z tą sprawą. Natomiast pytanie, jak układa się siatka tych telefonów komórkowych? I kto w tym momencie, gdzie się przemieszcza i z kim. Dodatkowo monitoringi. Ty zabezpieczyłeś monitoringi. Pytanie, w jaki sposób zostały zabezpieczone dalsze monitoringi z miejsca, gdzie zniknęła... Praktycznie poza tymi monitoringami, które my zabezpieczyliśmy, został zabezpieczony jedyny monitoring z kamery, który był przy wyjściu na plażę. I ten monitoring praktycznie był ostatnim punktem pokazującym Iwonę, która szła w kierunku swojego domu, pasem na dół. Niemniej jednak, musimy się również zastanowić, ile pieniędzy zostało wydane na tę sprawę. Uważam, że jest to jedna z najbardziej poszukiwanych osób w historii Polski. Jeżeli chodzi o koszty, które zostały poświęcone, o pieniądze, które zostały poświęcone na tę sprawę, są to bardzo duży budżet, który został przekazany.
skazany. Sprawa ta zaangażowała nas w bardzo dużym stopniu i w bardzo dużej skali, jeżeli chodzi o działania, które zostały wykonane. Niemniej jednak, do chwili obecnej nie ma konkretnych. Natomiast sprawa wydarzyła się 10 lat temu. Pojawia się pytanie, na jakim poziomie profesjonalnie... Poziom jest bardzo istotny, że policja faktycznie, to ta kolorowa zaginięcie i wolne, policja w Sopocie, jakieś tam zaginięcie dziewczyny, która sobie wyszła i pod nią wróci. Tak to było potraktowane na samym początku. Nikt do tego nie poszedł poważnie, dopiero po naszych interwencjach, po wielu konferencjach prasowych, które były organizowane w tej sprawie przy udziale matki Iwony Wieczorek, status zaginionej został przekształcony w uprowadzenie, czyli już zostały do tego przekazane inne zupełnie środki i możliwości, gdzie nadzór i prowadzenie czynności już przeszło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, jak również do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, nie robił już tego sądu. No właśnie, więc pojawia się pytanie, jaki jest poziom profesjonalizmu, czy jaki był wówczas, bo mamy różne przykłady z różnych sytuacji. Na przykład ostatnia historia, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, wspaniała robota, namierzenie cyberoszusta w Holandii, który okazał się obywatelem Rumunii. Brawo. Z drugiej strony mamy sprawę z Kłodzka, gdzie jedna z sieci wiodących nie może ustalić, do kogo należy telefon, z którego zostało popełnione przestępstwo. Mamy przykłady zaginięć z lat poprzednich, rok 13-14, gdzie policja w ogóle nie potrafiła skorzystać z BTS-u, współpracy z sieciami komórkowymi. Co więcej, okazało się, że jest drugi problem, ponieważ nawigacje, które są w telefonach, są obsługiwane przez satelity. I tutaj potrzebna jest jeszcze bardziej precyzyjna wiedza, jeśli chodzi o... No tak, wiesz, bo to niejednokrotnie koszty, którymi tłumaczą się organy ścigania, że nie będą ponosiły tych kosztów, no właśnie w związku z czynnościami, które wykonywane są, powiedzmy, do spraw poszukiwaczy, gdzie według mojej oceny powinniśmy wyczerpać absolutnie wszelkie możliwości, którymi dysponuje dzisiaj prokuratura przy tzw. wykorzystaniach pomocniczych podmiotów, które mogą bardzo pomóc w rozwiązaniu spraw osób zaginionych. Na dziś to wszystko. Widzimy się w kolejnym programie za tydzień. Dziękuję Państwu bardzo.